Dzień dobry, witam Panią serdecznie w programie Czas na Seniora. Jak Pani ma na imię? Adriana. Witam Pani Adriano. Czy mogła Pani by mi powiedzieć, jaki temat sprowadza Panią do naszego studia? Najgorętsze lato 1811 roku. Mamy rekordy, więc trzeba to lato wykorzystać, a nie wychodzić z domu. Proponujemy wyjazd wspólny dla seniorów, którzy my się znamy z różnych kół i z różnych towarzystw, ale z naszymi wnukami ze szkół podstawowych, bo one się nie znają. Chcemy też zacieśnić ze sobą więzi, chcemy, żeby się dzieci poznały, żeby to nie było nudne, tylko aktywne. Proponujemy na najbliższe nasze tereny, gdzie tutaj mamy bardzo blisko Międzychód, Krainę, Stu Jezior. Nie my, jak warszawiacy, nie musimy jeździć na Mazury, my mamy bardzo blisko swoje. Mamy super jeziora. Na tym gmina, słyszałam, że nam pomoże wynająć autokarów i najważniejsze, że uzyskaliśmy wsparcie miejscowej straży pożarnej, ponieważ chcemy na miejscu zrobić ogniska dla dzieci z kiełbaskami, ale w związku z tym, że jest gorąco, ognisko będzie później, strażacy przypilnują, robimy potężne kąpiele w błocie, dziadkowie kontra wnukowie na miejscu. A potem chlub do jeziora. A potem chlub do jeziora, potem żeby się umyć, więc ja myślę, że to ma być bardzo ciekawe miejsce. Po drodze tak samo mamy znajomą Olandię, możemy też iść do zwierząt, ale nie wiem, czy będzie potrzebne oglądanie następnych zwierząt, skoro po tym błocie możemy wszyscy różnie wyglądać. Być może i ma Pani rację. A teraz pytanie z innej beczki. Uważa Pani, że problem z brakiem kontaktu między pokoleniami, między tym młodym pokoleniem a starszym pokoleniem, to też jest problem gminy Tarnowo Podgórne? To nie jest problem. To jest poszerzanie znajomości. To jest pokazanie, że nie mamy właściwie problemu tego, na tym, jeżeli coś zorganizujemy. Pokazywać dzieciom, że skoro my, starsi, możemy od razu przejść na tym i się znamy, a nie mamy, co ty robisz, bardziej jak ty możesz, nie znasz tej pani, oni też, żeby się nauczyli. I też mam takich sąsiadów, których ma 5 lat i na dzień dobry. Cześć Ada, mogę iść do ciebie? No to, więc to jest bez problemu. Że, i wtedy nie będzie problem, jeżeli nauczymy, że my nie jesteśmy pan, pani, że moja koleżanka to nie jest pani Zosia, pani Genia, tylko Zosia i Genia może być twoim najlepszym przyjacielem. Jak nie możesz powiedzieć tej babci, powiedz drugiej babci. I wcale nie będzie problemu. Pięknie to brzmi. I tak będzie. Po to to robimy. A czy ma Pani jakąś grupę inicjatywną, która by Panią w tym wsparła? Ale rzeczywiście, wszystkie tutaj osoby siedzące, które uczestniczą w dzisiejszym szkoleniu. Tak. Bardzo na to liczymy, proszę Państwa. Dziękuję bardzo za rozmowę i za bardzo ciekawy pomysł rozwijający współpracę międzypokoleniową.